Później mówiono, że człowiek ten przypłynął od północy i nazywał się Dominik. Mówiono też, że płynęły za nim dwa pokurcze. Stworzenia tak spaczone i zdeprawowane, że nazwać je musiano imionami piekielnymi i przeklętymi, wykreślanymi ze wszystkich świętych ksiąg. Mówiono o nich Trójca, Nieczyści, Amigos. Tworzyli piękno i mieli słuszność. Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali. Psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką. Ale to były kłamstwa. Byli niezatapialni. Witam w 65. odcinku podcastu Niezatapialni! Bum! Iga więcej entuzjazmu, ponieważ jest z nami... A, tak, ja. Michał Wiemarczyk, drugi dzień z rzędu, drugi raz, drugi odcinek, drugi podcast. Tak, on, jak sam już stwierdził, wrócił do nas na stałe. Rzadko mi się zdarza, żeby mi wyszło dwa razy z rzędu, więc... Ja wiem, Michał, za dobrze, niestety za długo cię znam. A który to jest odcinek? 60, znaczy najnowszy. 65, straciliśmy już. Na 65, zgrywam się. Kolejny dzisiaj, z Michałem, dzisiaj, tak. Że wiem, że 65. W dzisiejszym odcinku mamy dla nas mnóstwo tematów. Zahaczające tematy growe, wokołogrowe, społeczne, socjologiczne, psychologiczne, technologiczne. Pierwszym tematem, jaki mamy, będzie afera wokół CD Projekt Red. I tego, czy będzie sprzedany Electronic Arts, czy nie będzie sprzedany Electronic Arts. Oni już powiedzieli, że nie. Dominik jest one man newspaper. A ty jesteś jak taki dokładnie z RMFFM, a teraz rzucę dzikiem i czekamy na telefon. Potem dżingiel i czekamy. No więc tak, jest plotka, która już została zdementowana, więc nie wiem, czy można nazwać to aferą, jak mój przedmówca stwierdził. Ale Domek, wiadomo, gdzie Domek pracuje i Dominik musi trochę pompować ten... Szok! Niedojrzenie. Kto chce kupić największe polskie studio, ale jest... bezgrowe, żeby nie było... Robisz tak to? Tym, nie z jakiegoś tak powodu. Nie zgadniesz, co chcieli zrobić w tym projekcie. którzy z jakiegoś powodu nie wiedzą, o co chodzi, nakreślimy może pokrótce, ale że chodzi o to, że jakiś losowy typ w internetach wrzucił na Twittera pogłoskę, pisząc, że jest pracownikiem CD Projektu. Byłem pracownikiem CD Projektu. Nie, aktualnym, bo jako dowód tego swój rachunek wyszedł, znaczy swój ten pay, taki... Paycheck. Payslip. Taki, no taki odcinek wypłaty. Payslip. Tak. No. Znaczy, odcinek wypłaty to jest chyba bardziej po polsku niż payslip. Odcinek wypłaty, bo to się nazywa. Po polsku załączył na tego Twittera i jako dowód tego i podał, że ma złą wiadomość. To do początku w ogóle śmierdziało, nie? Że ma złą wiadomość, chorążą po biurze ludzie z Electronic Arts i on przypuszcza, że chcą kupić... Chorążą po biurze ludzie z Electronic Arts. To jest NPC w ogóle, nie? Po prostu chodzą. Siedzi przy swoim komputerze i klika tam taka głowa. I mu patrzy na ręce. Chyba Mamot, tak? Marmot? Jak ten ziom z CD Projektu napisał, szybko to zdementował na Twitterze, że to nie jest prawda. Po czym jakiś dziennikarz śledczy ze strony, która pierwsza to doniosła... Momot, tak. Przepraszamy, panie Marcinie Momot. Tak mówię od początku. Momocie, panie Momocie. Ta strona, która pierwsza o tym doniosła, napisała, no tak, ale Momot już wcześniej dementował downgrade. I co się okazało? Ta strona, którą napisała, to było DSO Gaming. Dokładnie ta strona. Sprawdzałem, Iga, czy pamiętasz? Jesteś świetnie przygotowana do odcinka, gratuluję. Zdałaś. Ta strona DSO Gaming w swojej aktualizacji tego newsa, gdzie kiedy pan Momot powiedział już, że to jest nieprawda, przytoczyła, że również, że tenże sam pan Momot dementował wcześniej plotki na temat downgrade'u graficznego i jego dementi okazało się być niezgodne z prawdą, więc stwierdzali, że być może też tym razem... Bardzo mi się podoba w ogóle to, że mówimy na przykład o downgrade'zie graficznym na podstawie tego, że mamy grę, a wcześniej były dema i były wideo z tych dem. I my na tej podstawie stwierdzamy, że był downgrade graficzny. Tak, jeszcze to jest... w ogóle przed wyjściem gry nie masz kodu wcześniejszego, masz kod dopiero aktualny i masz obrazki i masz wideo. Co więcej, nie, tam jest nawet jeszcze taki pattern, że ten downgrade jest stwierdzany przez to, że możesz wyciągnąć więcej z gry, majstrując w kodzie tak naprawdę, więc no. Jakby to już samo z siebie jest trochę ten. Ale chciałam powiedzieć, że DSO Gaming to jest bodajże z tego, co pamiętam, to jest ta strona, która bardzo często ma pierwsze informacje w sensie na temat niektórych rzeczy, stąd mogło to wyglądać naprawdę na bardzo serious business. Tak. Ale. Właśnie jest ale. Moja ulubiona firma, CD Projekt Red, do której CD Projekt w ogóle, do której naprawdę nic nie mam, stwierdzili, jak to napisali po angielsku, że plotki trzeba położyć do łóżka. Jak najszybciej.
Może są zmęczone. Żeby poszły spać i wstały jutro rano z nowymi siłami? Więc Marcin Iwiński stwierdził, że nie ma w ogóle możliwości tego, że z nikim w tym momencie nie rozmawia. On może tak stwierdzić tak, że w tym momencie nie istnieją oficjalne rozmowy, które prowadzą z jakimkolwiek podmiotem, żeby sprzedać CD Projekt Red czy GOGa, co więcej. Więc tam jeszcze GOG wchodzi na pula. Czy to was dziwi, panowie? Że co? Czy dziwi CD Projekt Red nie chce się sprzedać, znaczy, bo odnoszą sukcesy? Znaczy, przede wszystkim mi się wydaje, a nie wiem o niczym nic, więc tylko można powiedzieć. Jesteś dziennikarzem. Znaczy, dokładnie, dokładnie. To gdyby nawet te rozmowy były prowadzone. A możesz sobie wyobrazić sytuację. Jestem przekonany, że nie mógłby nic innego powiedzieć niż powiedział. Tak, no to jest fakt. Więc to, że on tak powiedział, to w żaden sposób, jakby moim zdaniem to ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza, to jest coś, co on po prostu musiał powiedzieć i tyle. Ale powiedział też, że ten, jak mówi się, wycinek wypłaty... Tak, że ten odcinek wypłaty że to nie jest autentyczny. Także to już bardziej do mnie przemawia. Ale ja troszeczkę... Ale to był po polsku ten lepiej, czy po tak, angielsku? Tak, po polsku. Czytałem ostatnio na serwisie money.pl newsa giełdowego, który polecał inwestorom kupowanie, znaczy w sensie, bo tam były chyba, oni się zastanawiali, czy mają wypłacić dywidendy z zysków z Wiedźmina, czy reinwestować ją w nową produkcję. I oni radzili inwestorom reinwestowanie tego w produkcję, ponieważ są przekonani, to chyba jacyś analitycy banku byli, są przekonani, że CD Projekt na początku przyszłego roku zaskoczy wszystkich informacją i zapowie nową część Wiedźmina. Więc to troszeczkę jest nie na temat, to troszeczkę jest na temat, bo moim zdaniem trochę demonstruje to, jak bardzo ludzie od pieniędzy i od giełdy i od tego wielkiego świata i od tych, co jeżdżą po firmach i krążą z pieniędzmi, z wielkimi pieniędzmi, jak oni są bardzo oderwani od tego, czym my się w grach zajmujemy. Ja jeszcze specjalnie sprawdzałem to, co mówił Iwiński jakiś czas temu, że oni chcą odporzyć Wiedźmina i teraz się skoncentrują na Cyberpunku. Wydaje mi się, że oni w każdej informacji mówili, że to będzie koniec przygód Geralta. Tak, tak. Ale niekoniecznie koniec Wiedźmina. Tak, ja nie wątpię w to, że Wiedźmin powstanie kolejny jakiś. I być może to będzie Wiedźmin z Geraltem. Wiedźmin w woli, bo... Niezależnie od tego, co oni mówią, to pewnie to może Wiedźmin z Geraltem. Tylko, to że... nie Japończycy. Tylko, że bardzo szczerze wątpię. Naprawdę, bardzo szczerze wątpię. Tak ci tam w Zembanku tak mówią, a ja tyle, ile pracuję w giereczkach i ile miał współpracę z giereczkami, gdyby oni ogłosili na przykład przyszłego roku Wiedźmina, to kurde, zjem skarpety Iggy. Nie chcę, to się mogę skarpetać. Iga, zacznij chodzić w tych samych skarpetach przez cały czas. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że to, że Dominik czytał serwis money.pl, kojarzy mi się z tym, jak Dominik kupował Dragon Age'a. Tak. I miałam się zapytać, czy już anulowałeś subskrypcję? Tak, anulowałem sobie. A ile więcej zapłaciłeś za tego Dragon Age'a? Dużo więcej niż powiedziałem, to prawda. Ale miałeś 4 godziny gry przed wszystkimi. Tak, to prawda. Ja bym chciała, żeby Dominik teraz został ogłoszony Dominik ekonom. Ja mogę powiedzieć jeszcze o mojej wczorajszej przygodzie ekonomicznej. Wczorajszej przygodzie ekonomicznej była taka, ale to może później. Dobrze, no w każdym razie ja chciałam powiedzieć, że o ile ten projekt ostatnio oscyluje jako ta firma, która przesuwa cały czas premiery jakby, tak, to wydaje mi się, że byłoby bardzo dużo złym krokiem, gdyby wydali najpierw Wiedźmina nowego, niż by wydali tego Cyberpunka. Bo już to bardzo dawno go zapowiedzieli i ludzie czekają. To nie jest tak, że ludzie... Byłoby to bardzo dużo złym krokiem, tak. To jest prawda, zgadzamy się ze mną. Dominiko, przy tego, że jest one person newspaper, to jeszcze jest edytorem tej gazety. Chciałem powiedzieć, że... Ja też uważam, wbrew temu, co się tym panom z M-Banku, z Magnetiką wydaje, mi się moim zdaniem nawet lepsze dla CD Projektu jako dla firmy i dla jej długofalowej przyszłości jest skoncentrowanie się z Cyberpunkiem, bo jeżeli oni teraz wydadzą tego Cyberpunka i on będzie dobry, to oni pokażą, że nie są takim one trick pony, że oni mają coś, że oni są firmą, która już zbudowali coś dwa więcej, światy, że, tak, no. Że nie tylko dwa światy, ale że potrafią robić, bo jednak Wiedźmin to jest... CD Projekt Red równa się Wiedźmin. Mm-hmm. I to jest firma, której cała historia jest zbudowana wokół Wiedźmina. I tak jakby... To jest coś, co napisał w Eurogamerze... Kto recenzował Wiedźmina? Nie pamiętam. Hollywood? To nieważne. W każdym razie recenzja Wiedźmina 3 Eurogamera. Że Wiedźmin 3 to jest gra, którą CD Projekt
już od jakiegoś czasu miał, chciał zrobić. To jest gra, o którą oni pracowali jak Blood Prodigy. Faktycznie, cały, od samego powstania tej firmy. To jest gra, którą zawsze chcieli zrobić. Od pierwszego Wiedźmina to, to jest jakby oni dążyli w kierunku stworzenia tej gry. I teraz jeżeli oni po stworzeniu tej gry nie będą w stanie stworzyć nic innego, to tak jakby można powiedzieć, że studio się skończyło. Skończyła się historia Wiedźmina, kończy się historia studia. Oni muszą teraz, moim zdaniem, dla swojej przyszłości i dla, żeby pokazać, że faktycznie mogą grać z, widzę, z najlepszymi, z BioWare, z Bethesdą, z Valve nawet, to jest zrobić teraz coś innego. Zrobić trzeźwość Wiedźmina, więc jakby wyprzedzili troszkę Valve. Pod tym względem tak, tak. Ale no, zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Ja bardzo liczę, że nie zapowiedzą Wiedźmina w najbliższym czasie. Ja liczę na to, że wydadzą bardzo dobrą grę, bo mnie ten... Tak jak jeszcze kiedyś właśnie, jak jeszcze pracowałem w Giereczkowi i dużą część newsów, to właśnie były takie newsy, o których rzeczywiście trzeba było pisać. Tak, to właśnie to, co ty mówisz, że jesteś tam eksperci od spółek akcyjnych, pieniędzy. Nie, to nie jest, to jest absolutnie w ogóle gównowarty news. Ja bym o nim nie wspominał, gdyby nie skojarzył mi się właśnie z, tym, z tą informacją o kupnie czy nie kupnie. Że tak jakby ten świat finansowy, świat ludzi myślących na takim poziomie kupienia spółki, nie kupienia spółki, przerzucenia pieniędzy tam, przerzucenia pieniędzy nie tam, on jest tak oderwany od tego, czym my się zajmujemy. To jest tak, ten świat jest oderwany od tego, czym się my zajmujemy, a świat ludzi piszących o ludziach, którzy kupują spółki, też jest oderwany tak naprawdę od tego także, świata. Także takie rozmowy mogą być prowadzone, absolutnie mogą być prowadzone. Ale to jest taki poziom w ogóle myślenia i decyzyjności, że... W ogóle nie wydaje wam się dziwny fakt, że akurat EA miałoby być, że tak powiem, w tych rozmowach. W sensie z ich strony to ma dla mnie sens, ale cały projekt akurat EA... W sensie... Nie po to kupili BioWare za grube miliony, żeby teraz kupować drugie... W ogóle tak przy okazji nie widzę, w sensie w profilu CD Projektu, ile mogę o nich powiedzieć w jedną albo w drugą stronę. Nie wydaje mi się, żeby oni się w ogóle chcieli... Znaczy nie po to się buduje niezależność. Nie po to się buduje niezależność na rynku wydawców i, i twórców, żeby się sprzedać na sam koniec, tak? No szczególnie, że no cały nawet jakby idea stojąc na przykład za Gogiem już jakby godzi w to, co reprezentuje sobą. Godzi. To, co reprezentuje sobą jej, nie? No więc tak. Jakby sam ten interes, który by na tym miał być, no to jest zupełnie. Które oni rozkręcają i inwestują w niego dużo kasy. I Wiedźmin ciągnie w jakiś tam sposób pewnie Goga, tak? No, ale no też ten Gog sobie bardzo dobrze radzi. Kupili się grę u nich. Oni ostatnio mieli bardzo fajny patent, nie wiem czy widzieliście, Indie Piniaty. Tak. Że kupowałeś grę za 3 To nie jest dolary. Fajne. Ja nie wiem. Ja w zeszłym roku się na to dałem nabrać. Ty kupujesz grę za 3 dolary, nie wiesz co to za gra. I dopiero jak za nią zapłacisz, to rozbijesz pieniądze i dostajesz indigierkę. Aha, tak, dostajesz indigierkę. No jak ja dostałem jakąś grę, którą nigdy nie... Dostałem coś takiego z katalogu w ogóle, z pierwszego katalogu Goga, czego nigdy nie chciałem. Ale generalnie mój ziomek dostał Gods Will Be Watching, tą rozszerzoną edycję. Zapłacił za 3 dolary, a ile ona jest tam warta? 18 euro? A to jest słowa gra. Ty jesteś słaba gra. Nie wiem. Ja bym zagrał w Domka. Aha. Chciałam powiedzieć, że Dominik będzie długo jak moje skarpety. Więc... Dominik, Metal Gear Solid. Już teraz? Ja chciałam się was jeszcze zapytać, czy będziecie grać w te płatne dodatki teraz, co wychodzą do Wiedźmina. Tak, absolutnie tak. Ja Day One. A w ogóle wychodzi dużo dodatek do Destiny i kosztuje 200 zł. Ale to jest takie Destiny 2.0. Ja akurat o tym wiem bardzo dużo. I tutaj, czekajcie, wetnę się z tematem. Nowa kampania i nowy Dinglebot. Mogę się wciąć z tematem? Wiesz, że Nolan North będzie teraz Dinglebotem. Ja generalnie Destiny nie gram, ale pewnie zacznę, kupię teraz PS4. Chodzi generalnie o to, że bardzo dużo moich znajomych gra i jeden mój bardzo, bardzo dobry znajomy z pracy gra, więc wiem praktycznie o wszystkich newsach dookoła tej gry. I ostatnio Sony zrobiło coś, co jest bardzo dziwne, bo oni otworzyli preordery, takie digital preordery tej gry. I ludzie poskładali te preordery. Nie, poskładali, no bo chcieli, bo tam chcieli te wszystkie tam gadżety, które się z tym wiążą. Po czym okazało się, dzień przed premierą, czyli poniedziałek, że nie działają płatności i nie ściągnęli tych pieniędzy wcześniej z kart kredytowych wtedy, kiedy ci ludzie złożyli, tylko ten dzień wcześniej mieli je tam pewnie z jakichś powodów tam prawnych, nie? I teraz patent jest taki, że bardzo, bardzo dużo ludzi nie dostało tych preorderów. Bo na przykład nie miało teraz kasy na koncie. Nie, w sensie wszystkie karty były podobno automatycznie odrzucane, był jakiś problem generalnie z serwerami. Przepraszam, ale... I tam w ogóle... Nie mogę powiedzieć, żebym kibicował Bungie. No dobra, Blizzard jak naprawił Diablo 3, to naprawił go za pomocą dodatku i naprawił go dla wszystkich. I naprawił patchem i... no nie wiem, nieważne. No. No a ten w każdym razie ten dodatek Destiny to jest tak naprawdę, oni zrobili coś, czego ja bardzo mocno nie kumam, bo to jest tam czego można nie mówić o tej firmie, to jest jednak firma, która bawi się tam z dużymi graczami jakby, nie? Na rynku. I oni zrobili ten power creep, w sensie, że wszystkie bronie, które miałeś wcześniej,
są tak słabe, że teraz bronie, które są w ogóle tam nieegzotyczne albo coś takiego, są tam dwa razy mocniejsze, nie? Tak, to dużo osób mówiło mi, że które grają, że wróciło do Destiny na przykład właśnie po pół roku w związku z dodatkiem i dostają tak bardzo w pierdziel na multi, bo wszyscy mają już do 40 poziomu dobili, że w ogóle to przestało po prostu mieć jakikolwiek sens. Tak, i tam właśnie, ja tego nie rozumiem, czemu oni to zrobili? Bo to jest po prostu inherentny problem strzelanki, w której są poziomy. Tak? Tak, no i w ogóle tak to po prostu robienie będzie, dodatków tak? Z większym level capem, nie? Bo to też o to chodzi, że to jest bardzo ciekawe. Ja mam nadzieję, że oni przede wszystkim zmienią, bo oni mieli, pamiętam, ja grałem w Destiny, nawet z Domkiem kilka razy grałem, graliśmy, oni mieli historię ze 3-4 miesięcy takiego zarządzania społecznością, jakiego ja nie widziałem, po prostu tak beznadziejnego, w stylu wychodzą nowe rajdy albo te specjalne eventy, tylko na przykład dla ludzi, którzy mają dodatki, tylko i wyłącznie przez 2-3 tygodnie. Był ogromny problem z dropami, bo tam były problemy z dropami, oni nie przemyśleli tego. Ja pamiętam, tam na przykład były takie problemy, że jak oni wprowadzili ten taki event Iron Banner, że punkty doświadczenia dostają tylko te osoby, które wygrają w meczu. No to czyli jeśli ktoś widział, że przegrywa, to to wychodzili po prostu z gry, ponieważ nie było żadnego innego sposobu. No dokładnie, dropowali, co oczywiście było odrobinkę uciążliwe, bo tak po prostu nie da się rozłączyć, ale wciąż tak jakby, no ci ludzie niby wygrali, ale no wiesz, osoby, które grały i chciały grać, po prostu nagle się okazało, czyli że ty sam drużynie. Czyli ty Iga też jesteś przeciw temu dodatkowi, tak? Ty musisz bronić go, że jest warty. Nie, ja nie jestem, on gdzieś jest, jak na razie... Tak mi się wydaje, tak możemy sprawdzić cenę na przykład. Bo wiem, że jest, oni wydali grę jeszcze raz całą. To będzie power of internet. Ja też zrobili, że cały życie. Tak, ale generalnie chodzi mi o to, że ja jak na razie nie jestem ani przeciw, ani za, bo po pierwsze nie gram w Destiny. Jedyne co mogę powiedzieć, to są tam marudzenia, że tak powiem, ludzi ze społeczności dookoła, ale z tego co wiem, to naprawili kilka rzeczy, które właśnie były bardzo, bardzo krytykowane, między innymi to, że jak na przykład ja bym grała z tobą i mi by wypadały same egzotyki, a tobie by nie wypadało nic tak naprawdę, nie? I ludzie byli sfrustrowani no, do maksimum, że coś takiego się działo. To teraz podobno to ma być oparte bardziej na skillu, czyli im lepiej grasz, tym lepsze rzeczy dostajesz, co jest w ogóle tam super, super motywa. Jest w ogóle legendarna. Legendary Edition to jest cała gra. Tak, to jest podstawka. To kosztuje ten, a oddzielnie? No, ale co miałam powiedzieć, no zobaczymy jak będzie. Z tego co słyszałam jak na razie, no bo to wyszło kiedy? Wczoraj, dzisiaj środa, to wyszło wczoraj. Tak, tak. To słyszałam, że jest fan. Ale to też słyszę od ludzi, którzy jakby non-stop grali w Destiny, nie? Bo jeżeli wprowadzisz power creepa, to ten moment, kiedy zmieniają się statystyki, słuchaj mnie Dominik, przynajmniej dowie, że mnie słucha. Ten moment, kiedy zmieniają się statystyki i to, co miałeś wcześniej, idzie, że tak powiem, do śmieci, to jest ten moment, kiedy ludzie, którzy są byli zainwestowani wcześniej, najczęściej porzucają grę, więc to jest też dosyć taki odważny krok z ich strony, że oni myślą, że to spojrzy. A, i zrobili nową animację tańca oprócz nowych klas. Okej, to jest. Jest na przykład MC Hammer. No to czekaliśmy. O, jest Tytan z młotkiem, tak swoją drogą. Ja naprawdę zaskakująco dużo wiem o tej grze. To jest bundle. O, tu masz. No. Klik. Sprawdzamy, ile kosztuje i kosztuje... Bundle only. Tam nie wiadomo ile. Nie możemy się dowiedzieć tego. Nie. Bardzo mocno nie wiemy. Ale jeśli ile to bundle only. Ale. Masz pierwsze, no? Nie kosztuje nic. No to skończyły się w sklepie Xbox. Dobra, nieważne. W tym podcaście nigdy nie chodziło o to, żeby mówić prawdę. Ale nie, no, ale nie kosztuje 200 zł. No ale ileś tam kosztuje, no ale to mówię, ludzie nie traktują tego jako dodatek, to jest taki Destiny 2.0, nie? Mhm. Dobra, Domek, teraz powiedz mi coś o MGS-ie, ponieważ ja chcę wiedzieć. Ja muszę, zaraz mówię o MGS-ie. Nikt się już mnie nie złapał w tym podcaście, co się stało? Dobra, mówię o MGS-ie. MGS jest, nie grałem w niego jeszcze dużo, bo jestem w jakiejś tam, nie wiem, 7 misji czy 8. Ile to jest godzin? Nie wiem, 6, 8. Ile wypiłeś win wcześniej? Nie piłem wcześniej win. Ja mogę przytoczyć też? No właśnie, to jest moja przygoda wczorajsza ekonomiczna. Może zacznę od mojej wczorajszej przygody ekonomicznej, żeby nie było, że za bardzo słucham Michała. Moja przygoda ekonomiczna była taka, że wróciłem wieczorem po lekko wstawiony. $40 kosztuje dodatek. Ale bez przesady. $120. I miałem olbrzymią potrzebę zagrania w grę Techno Babylon, przygodówkę PTK, która jest zajebista, którą przyznam się niestety ściągnąłem z sklepu Torrent, ale zaraz powiem dlaczego. Ściągnąłem z sklepu Torrent dlatego, że nie ma wersji, jakby była wersja na Maca, to bym ją kupił, ale nie było wersji na Maca. Więc chciałem zbudować sobie taki program, przez taki program crossover. To jest taki Wine, tylko że jeszcze z interfejsem ładnym, że tam jest, że nie trzeba tam pisać już żadnych komend i to jest tam wszystko skonfigurowane, to samo działa. Więc chciałem zobaczyć, czy pod tym Wine będzie to dobrze chodzić, pod tym crossoverem. Więc ściągnąłem triala tego crossovera dwutygodniowego i ściągnąłem z Torrentów Techno Babylon.
I trochę pograłem, działało spoko, ale później jakoś byłem GS. To brzmi, jakbyś miał PC, a nie Maca, wiesz? Później byłem GS, później zapomniałem w ogóle jakoś o tej grze. I wczoraj jak wróciłem w pół do pierwszej, to stwierdziłem, że koniecznie muszę zagrać w Telefon Babylon. Teraz, right now. Dominik mi dzisiaj o tym mówił, ja się go spytałam, czy był pijany. Tak. A co Dominik odpowiedział? Nie, wypiłem 3 wina. Tak, czekajcie, bo Destiny to jest w ogóle dosyć śmieszne. Jest cyfrowy kod za 40 dolców, ale tylko dla osób, które mają Destiny i obydwa dodatki. Tak. Wiesz co, to jest chyba bardziej skomplikowane, bo tego wyszło więcej edycji. No masz, cyfrowa edycja kolekcjonerska za 80, to jest wszystko. Edycja kolekcjonerska za 80, to jest wszystko, co jest. To jest, książka, to jest wszystko, co jest. Mhm. I jest ta moneta, to jest Weirdcoin. I ona z tyłu ma podobno współrzędne geograficzne wpisane. Ja nie wiem, czy już to rozkminili, co to jest, ale czekaj, coś tam ma być. Zmieńmy na Xboxa, żeby nie było. Przepraszam, mówcie, bo to jest po prostu coraz śmieszniejsze. I legendarna edycja za 60, która zawiera Destiny. Oraz dwa dodatki, tak. Jestem ale i kosztuje 59,99, ale jeśli chcesz kupić oddzielnie, to musisz i tak mieć te dwa dodatki. Teraz nie rozumiem, czyli nie możesz kupić tej gry bez dodatków? To może tak być, bo nawet to wynika z fabuły, wiesz? Teraz to, co masz, ten a nie, czekajcie, boss... ktoś mówił mi, że ludzie dostaną dodatki chyba teraz za darmo, może dlatego. No nie wiem, no coś tam w każdym razie z tym muszą pokombinować, jeżeli chcą coś takiego wprowadzić. Mm. A coś miałam powiedzieć. W każdym razie Dominik kupił grę. Kupiłem grę, znaczy w sensie nie. No, właśnie kojarzył mi się zagrać tą grę, więc... A okazało się, że trial crossovera, którego miałem, się skończył. Więc zapłaciłem $30 za bonus wersję crossovera, przynajmniej, żebym koniecznie musiałem grać w Techno Babylon. Czy to jest licencja, czy ją masz na zawsze już? Na zawsze. Okej. Okay. Aż umrzesz. Aż umrę. Po czym dzisiaj się trochę głupio zrobiło, że gram w gierkę indie. Zapłaciłem $30, żeby grać w moją gierkę indie z torrentu, więc tak jest, kupiłem się Techno Babylon na Gogu też w pracy, więc nie oceniajcie mnie. A przy tej okazji chciałem powiedzieć, że Techno Babylon jest zajebisty i jeżeli lubicie te wildatajowe rzeczy typu Gemini.ru i inne rezonansy i inne rzeczy, które oni robili, to jest totalnie w tym stylu, cyberpunkowe, fajnie napisane, z fajną fabułą. I jeszcze przy okazji chciałem powiedzieć, że przedłówki point and click są najlepsze i są zajebiste. Wczoraj przyszedłem właśnie z tą myślą, że koniecznie muszę zagrać, a nie grałem 2 tygodnie. Ja grałem dwa tygodnie temu, to się zaciąłem, tak porządnie zacząłem, że godzinę nie wiedziałem, co robić. I już myślałem, że w ogóle nie mam, że już wszystko spróbowałem, że już nie mam w ogóle żadnych opcji, co dalej robić. Wczoraj w 15 minut rozwiązałem swój problem i ruszyłem dalej. Ale to jest taki patent, o tym mówił Tim Schafer w ogóle, mi się to bardzo spodobało. On powiedział, że w przygodówkach, jak jeszcze nie było neta, w przygodówkach było to fajne, że ludzie po pierwsze rozmawiali o nich, żeby się dowiedzieć o rozwiązaniach, a po drugie to był taki moment, że zaciąłeś się na przykład właśnie tam na godzinę, już sfrustrowany odłożyłeś grę, wsiadałeś się na do samochodu, jechałeś do pracy i nagle takie... Tak, nie? To a nie, że wchodzisz to, na YouTube'a, no. Teraz jest tam like, okej, walkthrough, tam, ale nie, nie, ja miałem inne doświadczenie wczoraj. Ja miałem wczoraj coś takiego, że mówię, jak grałem ostatnio, to miałem wrażenie, że już wszystkie możliwe ścieżki tego, co mogę próbować robić. Bo w tych grach jest to tak, że jak próbujesz jakieś rzeczy, to nawet nie przez to, co postacie mówią, ale też no, dochodzisz do jakichś tam wniosków, co trzeba zrobić. To ja myślałem, że już wszystko próbowałem, że już nie mam żadnej w ogóle ścieżki, którą mogę próbować. Wczoraj jak zacząłem grać, to w ogóle zacząłem myśleć w zupełnie inny sposób. No tak, i nagle się okazało, że ja próbuję rzeczy, zanim w ogóle doszedłem do rozwiązania, nie tak, że usiadłem i od razu powiem rozwiązanie, tylko że spróbowałem 5-6 rzeczy, o których wcześniej nawet nie pomyślałem, że je można spróbować. I próbując je, doszedłem w końcu dosyć sprawnie do tego, co powinienem zrobić. A mi się teraz przypomniało tak swoją drogą, taka rozmowa, którą odbyłam... Czyli nie grasz w MGS-a? Wczoraj nie grałem w MGS-a, wczoraj wieczorem grałem w ten. Ja tylko chcę jeszcze coś wtrącić, zanim będzie mówić. Chcesz MGS-a ode mnie wyzębić. W każdym razie ja miałam taką... Pogadamy o tym odcinku. Zgadamy się. Będzie pan zadowolony. Będę wstrzymywać oddech, dopóki mi nie dacie mówić. Miałam kiedyś taką rozmowę z Dominikiem, może Iga wstrzymać oddech. Że on powiedział, że on jest typem człowieka, który nie patrzy w solucje w przygodówkach i powie za przygodówkę, jeżeli się zacznie. I ja to bardzo szanuję. Ale ja nie pamiętam, żeby Dominik nie przeszedł jakiejś przygodówki. Oj, Z naszego czasu razem może nie, no. Ale tak w mojej historii zawodowej... A jeżeli ktoś by ci podpowiedział, w sensie nie powiedział rozwiązania... Nie, wolałbym nie. Wszystko tak samo nie korzystam z tych systemów hintu, potem widzę, to już jest oszustwo. Trzeba przyjść samemu albo wcale. Metal Gear Solid 5. No tak jakby w Call of Duty karabin sam strzelał nabojami. No dokładnie, Metal Gear Solid 5. Zajebiście dobra jest to gra, koniec. Nie, jestem zaskoczony tym, a ja jeszcze nawet nie doszedłem do tych baz, o których czytałem ostatnio, tych forward, operation, coś tam, takie rzadkie bazy masz, że inni gracze mogą je atakować, czy innym graczom. A jo, jest taki element multiplayer. Jakiś taki multiplayer, nie? Ale pomijając nawet to, to jak bardzo systemowa jest ta gra, naprawdę nie spodziewałem się tego. Dla mnie MGS to były zawsze takie bardzo sterowane, bardzo reżyserowane współczesne gry AAA, zupełnie taka jest. Ona tak bazuje na systemach. Ja mówię, no, mam taką jedną
to idę, mówiłem, taką historię, jak jest prawie z początku gry, gdzie, jadę sobie na koniu tam, nie, po drodze, tam mam horse i nagle słyszę samochód nadjeżdża. Tam myślę sobie, o nie, ostatnio to się skończyło strzelaniną na drodze, to ja już tego nie chcę. To zeskakuję z konia i tam się szybko czołgam rzekami, że je mienię ten, nie? I samochód podjeżdża, tylko że koń został na środku drogi. Samochód podjeżdża, zatrzymuje się, z samochodu wychodzi typ, woła do konia, zejdź z drogi, koń ucieka, on wsiada do samochodu i rusza dalej, nie? Wow. Zajebizm, zrób taki what the fuck! Naprawdę nie zapytałeś się go, czy koń się zesrał, to jest najważniejsze rzecz. Naprawdę gdybym się zesrał, to bym powiedział. I taki wiesz, i sporo takich rzeczy, że albo to, i na przykład powtarzasz misję, i jak się zmienia na przykład to, że nie wiem, że jeden strażnik pójdzie w inną stronę, albo na przykład jedną misję robiłem drugi raz, to jak dużo zmieniło to, że w pewnym momencie to było tak jakby takie koszary, które były na szczycie takiego wzniesienia, i w pewnym momencie tam człowieczek schodzi z tego wzniesienia, wsiada do samochodu i rusza. Jak grałem pierwszy raz, to on zbiegał z tego wzniesienia i dosyć szybko ruszył tym samochodem. A jak później powtarzałem misję, to on schodził powoli z tej góry i w trochę innym momencie ruszył. Albo na przykład, wow, że staje za wieżyczką, a później po retryu nie staje z tą wieżyczką. Są takie drobne różnice, że one bardzo zmieniają to, jak to grasz. Mhm. I autentycznie możesz przechodzić tak, bo tam checkpointy są bardzo rzadko rozstawione, bazują na tych, na celach misji, więc może być tak, że i pół godziny tracisz czasami, ale podchodzisz drugi raz do tego pół godziny i wszystko jest potrafi być zupełnie inaczej, przez takie drobne detale, przez to, że jeden ludzik jest gdzieś indziej, ktoś inny stoi w jakimś miejscu. No tutaj ciężarówka przejechała. Tutaj ciężarówka, tutaj nie ten, i to zajebiście dużo zmienia. A po prostu coś takiego, że w losowych momentach są burze piaskowe. I też, nagle, burza piaskowa to jest taki, masz takie, no nie wiem, pół minuty, minutę, praktycznie, że możesz biegać i tam zabijać, dopóki nie stoją koło siebie, to masz, bo jest taka niska widoczność, że dopóki masz ich poznaczanych i wiesz, że nie są, to masz po prostu ich za darmo praktycznie biegać po tej bazie i zabijać, nie? Masz szczeniaczkę już? Nie, mam już szczeniaczkę, tak, mam już szczeniaczkę. Jest super ten szczeniaczek. Jest spoko, tak. I co jeszcze chciałem? Podobno słyszałem, że nie można go głaskać. A to nie wiem, co jeszcze z takich przykładów miałem fajnych. Jak można zrobić grę, w której nie można pogłaskać szczeniaczka, to I jest bardzo fajny... Oj, przepraszam. Sztuczna inteligencja jest bardzo dobrze wyważona. Jest taka, że oni myślą i są inteligentni, ale nie za bardzo. Także ta gra jest fun. Są głupi w swojej inteligencji. Są głupi, znaczy, tacy... nie są za inteligentni, ale, no, ale działa. No. W sensie, no nie no... Że popełniają błędy? Nie o to mi chodzi. Stanowią wyzwanie, ale... Chodzi o to, że nie, że oni... No bo tak naprawdę w grze chodzi o to, żeby była fun. Więc oni są pewnym systemem, który którego rozgryzają ma być dla ciebie frajdą, a nie mają być symulacją prawdziwych żołnierzy na polu bitwy, którzy strzegą bazy. Więc to, że na przykład miałem taką misję, że musiałem wysadzić trzy talerze komunikacyjne, takie satelitarne talerze, nie? I miałem tak naprawdę, żeby położyć trzy C3, pod każdym, C4 pod każdym z nich, później wyjść z bazy i rozwalić wszystkie trzy naraz, nie? Ale w momencie, jak podróżyłem pod pierwszy talerz, zszedłem, podchodzę do drugi, w momencie, jak podchodziłem do drugiego, to zauważył mnie typ. Ze środka bazy. Jak to się ktoś zauważy, to masz te parę sekund, żeby go z tą motion zabić. Mi się udało go zabić, ale już wiedziałem, że inni tam idą, że zaraz go zauważą i wywołają alarm. Więc myślę tak, nie chcę, żeby wywołali alarm i zaczęli do mnie strzelać, więc co zrobiłem? Szybko wsadziłem pierwszy talerz, ten pierwszy. I wszyscy ubiegli tam. I wiesz, a wtedy ja spokojnie podróżę po tym drugi, odbiegłem sobie trzeciego, wysadziłem drugi, oni pieli trochę drugiego, wysadziłem trzeci, podbiegłem, wysadziłem trzeci, uciekłem z bazy. Nie? I tak, mógłbyś powiedzieć, że to jest nierealistyczne, że oni wszyscy pobiegli do tego pierwszego od razu. Że bardziej sensowne byłoby, gdyby też część osób poszła bronić drugiego i część bronić trzeciego. Ja sobie wyobraziłam to wszystko z muzyką z Benji Hill. Ale z drugiej strony, to, że oni się zachowali tak, a nie inaczej, sprawiło, że to było bardziej fun. No tak. Czyli zachowali się inteligentnie, w sensie zadziałał jakiś tam system taki, że oni... Istniała reakcja. Dokładnie. Są reakcje pewne i te reakcje są sensowne, ale nie są zbyt takie, że wiesz, zbyt realistyczne, takie na siłę, że to przestaje być fun. Tak samo od Dego, z jakich się zauważają też. Jest na tyle sensowna, że... No to wow. No to dużo osób mówi, że być może w końcu technologia dogoniła marzenia Kojimy. Tak, i jest przede wszystkim mega... I po prostu jest w końcu to jest gra, w którą... W końcu to jest skradanka, naprawdę. Ja mam teraz dobre porównanie, bo gram też jednocześnie w... Assassin's Creed 3, 4, Unity, 5. Unity. Naprawdę to nie jest więcej niż 5? Jeśli chodzi o numerowane części, to nie jest numerowany. A te główne części to nie. I mam takie porównanie, że o ile Assassin jest mega fajną grą i też mi się Unity bardzo podoba, to Metal Gear jest w końcu taką skradanką, w której wszystko co robisz, nawet jak ci nie przestaje wychodzić, to potrafi fajnie wyglądać i potrafi dawać frajdę. To jest taka gra, która się nie rozłazi w szwach, bo Assassin w momencie, kiedy cię zauważą, on już przestaje być skradanką. On zaczyna być jakąś taką grą akcji kiepską, która bije wszystkimi naokoło. W MGS-ie nadal jest tak, właśnie nadal, jeżeli dobrze to rozegrasz, on przy okazji też może być strzelanką, całkiem przyzwoitą.
Ale też potrafi być tak, że nawet jak już wykryli jakiś tam alarm, ale nadal możesz kombinować, ogrywać ich, ta gra się trochę zmienia. Zmienia się zachowanie przeciwników, ale nadal po prostu jest skradanką. Jeszcze wracając do tego, to jak się zmieniają ich na przykład, zależnie od pory dnia, ich trasy patrolowe. Mhm. To, że na przykład nawet gra się o tym mówi, że pomiędzy dniem a nocą, jak się zmieniają warty, to możesz wykorzystać na przykład moment, kiedy się zmieniają wartownicy, żeby się przesiznąć między nimi. Okay. Że na przykład w nocy, bo ty jak lecisz na misję, to decydujesz, czy masz lecieć o 6 rano, o 18 wieczorem, mhm. czy ASAP. Mhm. I też jest tak, że na przykład w nocy jest łatwiej, bo jest ciemniej. 18 wieczorem bardziej mnie interesuje. Że jest ciemniej, w nocy jest ciemniej. No nie mówi się tak. Ale na przykład jest więcej patroli. Nie? W dzień jest jaśniej, ale jest ich mniej. I no, na razie, mówię, ja grałem tam parę godzin i to jak mało jest takiego bullshitu, nawet trochę za mało moim zdaniem, miejscami tej fabuły. Chociaż z drugiej strony są te kasety. Kasety są bardzo fajne. Kasety uzupełniają to, co gra straciła przez brak tych rozmów przez kodek. Mm-hmm. To czasami już możesz kasety słuchać tego. Kasetek nie oprócz wstępu, jest takie otwarcie bardzo długie, trwające ponad godzinę. Ja nie wiem, czy mogę bardzo spoiler powiedzieć. Nie. Okej. Okay. Nie, bo właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo dziwne to jest, ale akurat ze wszystkich gier AAA tą grę mam, bo dostałam ją do karty graficznej i mam zamiar realnie ją kiedyś ograć, więc nie. Nie działa Steam Sharing. Okej. Okay. W każdym razie... Ale jest all caps na Steamie, to mi się tak podoba. Jest taki, około pierwszej godziny to jest takie zupełnie liniowe, taki quasi grywalny prolog, coś w rodzaju wstępu do Last of Us. Czyli no niby tam chodzisz tym ludzikiem, ale tam nie za wiele tak naprawdę robisz. A potem to gra się już otwiera i nagle już jest taką grą, że po prostu wybierasz misję, sam sobie chodzisz po tej pustyni, wzywasz helikopter, kiedy chcesz, latasz, gdzie chcesz chodzić, gdzie chcesz robić, co ekstra. Chcesz. Praktycznie do tego zero bullshitu, zero cutscenek, a taki fan po prostu z bycia tym Snake'iem w Afganistanie. Naprawdę, no jestem pod dużym wrażeniem. Chciałbym mieć więcej czasu na granie w niego. Nie spodziewałeś się tego, nie? Nie, nie spodziewałem się tego. Trochę chyba nikt się nie spodziewał tego. Trochę się kupi, trochę... W ogóle właśnie... No to nie jest tak, że właśnie te expectations były takie wysokie i tam... Właśnie chodzi o to, że ludzie się... Tak, że mi też się wydaje, że ludzie się spodziewają trochę innej gry. To jest zupełnie inna gra w ogóle. Ona tak odstaje od czwórki na przykład. To jest nieba ziemia, jeśli chodzi o porównanie do czwórki. Czwórka to była gra w ogóle z innej epoki, nie? To była gra z epoki PlayStation 3, 2, wydana na PlayStation 3. A MGS5 to jest gra z epoki PlayStation 5 wydana na PlayStation 4. To jest gra, ona tak wyprzedza to, co się robi w grach AAA, właśnie przez taką swoją systemowość. Ona jest taka trochę, aż powiem, że indie w duchu. Mm-hmm. Przez to, jak jest odważna w takim zaufaniu do gracza, że gracz będzie się nauczył tego wszystkiego, co ona ma na stole. A nie będzie szedł po prostu po jakimś tam wyreżyserowanej ścieżce. Czyli jest to otwarty bufet. Szwedzki stół. Szwedzki stół, tak. A nie szwedzki... ograniczony do dwóch pozycji. Dokładnie. Grałeś godzin? Nie wiem, Iga, no kurde. Gra twierdzi, że coś 6 czy 8, coś takiego. Okej, okay, dobrze. Ile ale za... mogłeś zasnąć podczas jednej taśmy. Mogę, dokładnie. Nie, przepraszam. Nie wiem ile... niedużo na pewno. No, wiem mniej niż bym chciał na pewno. Jestem w jakiejś... A, jeszcze co mi się zajebiście podoba, to by się do Michała by spodobało. Znowu będę, bo akurat tylko Rogiemera czytam w pracy, jak jestem, jak mam chwilę, żeby grać coś poczytać, ale tam zwrócę uwagę na ten most w jednej z pierwszych misji, że jest taki... No to oczywiście tam przesadza, że tam na tym moście można godziny spędzić, bo nie wiem, co by trzeba robić tam, żeby godzinę nie spędzić. Siedzieć. Ale co jest zajebiste, to jaka jest skala tego, szczególnie na tym moście widać, że... On faktycznie wygląda jak most. Jest jak schodzisz na dół, w taką dolinę, nad którą ten most przebiega, to faktycznie masz takie zajebiście wysokie słupy, po których możesz wchodzić tam po schodach na górę tego mostu i widzisz, ten most jest monumentalny. Mimo, że to jest tylko most, to nie jest, wiesz, jakaś tam katedra w Asasynie, nie? Ale to ten most się wydaje bardziej monumentalny właśnie niż nie jeden wielki budynek w Asasynie, bo wydaje się taki... w skali być faktycznie taki, że się czujesz malutki przy tym moście. To faktycznie wygląda jako na kawał mostu. Zajebiście wielkiego mostu. Fajnie. Mówię, jeszcze bardziej mnie nakręciłeś. Ale ja mam Mad Maxa teraz, na razie jak jeździłem 2 godziny. Jest to Just Cause w świecie Mad Maxa. O, tyle na razie. Jeżdżę i strzelam. Może to jest Mad Max w świecie Just Cause. Albo Mad Max w świecie Just Cause. Się na tym? Albo Just Cause. Jak bardzo mad jest Max? No wiecie, w ogóle tak jakby problem z Mad Maxem jest taki, że on się nazywa Mad Max, ale tak naprawdę to on jest najmniejszy z wszystkich osób, które spotyka.
On jest szalony w ten sposób, że jest. Może jest zły. Że jest pietnięty, taki... agresywny i wszystkich morduje, tak? Nie jest zły. A wszyscy dookoła są szaleni. I nie tam... jest zły. Nie wiem, czy jest zły. Czy that's so insane. Co to jest zło? Czy w ogóle istnieje podział na dobro i zło w takim świecie? To jest wiele pytania, Michał. No może to jest pretty pleasant. Nie, na razie Max. Wiesz, na razie co? Na razie buduje ten swój samochód, to Opus Magnum, są pierwsze misje. Jeżdżenie jest fajne, bardzo mi się podoba na przykład, że są takie motywy z takiej gry z Winem Dieselem, jak się ta gra nazywała, co on jeździł po Barcelonie. Wiem. To nie był fajnie, driver. Nie, to nie był driver, to był. No nieważne, jest taka była taka gra open worldowa, w którym Vin Diesel jeździ po Barcelonie, wszystko rozwala. Mm. I na przykład właśnie możesz spychać samochody na boki jednym przyciskiem. Możesz harpunem do ludzi? Tak, możesz ludzi ściągać harpunem z samochodu, słyszałam, możesz wyrywać koła. Tak. Ja w ogóle niechcący ściągnąłem snajpera z wieży, po czym sobie odjechałem i dopiero w pewnym momencie zauważyłem, że go ciągnę. To jest pretty bad bugs, tak naprawdę. Od 5 minut za sobą go ciągnę. To jest to w Spin Arcade, co go nabijali, że to jest to. To, o czym Jezus mówił do apostołów, że będą rybakami ludzi, będą łowić ludzi. No, to jest to. Tak, to jest jak łowienie ludzi. Na razie wiesz, ja się nie spodziewam niczego, a po tej grze... odpicowywanie aut? Nie wiem, na razie grałem z 2 godziny. Okay. I tak jakby na razie wybrałem sobie samochód i tam powoli, co tam się z tym samochodem dzieje. Na razie mam wrażenie, że to będzie po prostu Sleeping Dogs. Czyli bardzo fajny... Będzie tak spoko. Sandbox. Z taką, znaczy akurat Sleeping Dogs była fajna fabuła, z systemem walki bardzo znanym i lubianym przez wszystkich, tak naprawdę z Batmana. Jeżdżenie jest super, naprawdę. Strzelanie, no na razie mam shotgun i 4 naboje, więc za dużo nie postrzelałem. Ale to jest fajne. Mało się strzela, co w ogóle... I bardzo fajny akcent ma Mad Max australijski, taki bardzo gruby. Strasznie fajnie się tego słuchać. A dużo strzelanin? Aha, wygrałeś 2 godziny. No właśnie. Wszyscy jesteś teraz mówi tyle do powiedzenia. Nie, ale... Ale kupiłem go, bo po prostu wierzę w Avalanche, tak? Nawet jeśli ta gra rzeczywiście jest przydługa, jeśli jest za dużo znajdziek, jeśli historia jest słaba, tak jak wszyscy mówią, to ja na przykład przy Just Cause 2, które też miało słabą historię, było przydługie i było przynudnawe i skończyły mi się misje po 30 godzinach, nie miałem już nic robić, tak co nic do roboty, to i tak bawiłem się fantastycznie, wyśmienicie. Ja nie potrzebuję gry 9/10, żeby się dobrze bawić. Ja się trochę przeraziłam, jak zobaczyłam, jak ceny zaczęły spadać od maksu, no, po premierze, ale automatycznie po premierze w ogóle zaczęły. $16 na PC. Chyba po tym, jak na PC wyszło, to drugie następnego dnia chyba już miało minus 40% jako promocję. Tak. To nigdy w ogóle znaczy, nie wiesz, ma miejsca, no oni, nie ma. Mi się wydaje, przede wszystkim z tą grą był taki problem, że oni... Moja teoria jest taka, że oni mieli wydać ją na premierę filmu, nie udało im się to, więc strasznie się spieszyli, żeby wydać chociaż na premierę DVD, bo wyszło razem z premierą DVD. Mhm. I rzeczywiście ta gra, mimo tego, że nie wygląda niedokończoną, jest bardzo dobrze zoptymalizowana na PC, to wciąż dużo ludzi twierdzi, że po prostu brakuje kawałków gry, brakuje jakiejś misji, jakoś jest mało misji, ona jest strasznie prosta. Tak, za szybko się robi za prosta, bardzo szybko zdobywasz wszystkie tam upgrade'y, więc jest... Może rzeczywiście coś w tym jest, że się po prostu spieszyli. Nie widać tego w tej grze i wcale nie przeszkadza mi to, że to jest trudne, bo to nie jest Dark Souls, żebym musiał się zrzymać za każdym razem, kiedy mnie zabije coś nie, na pustyni. Nie, to masz pojeździć i postrzelać tak naprawdę, tylko właśnie w trakcie jeżdżenia najlepiej, nie? No. Na razie fajnie się jeździ. A jeździsz z tym typem z tyłu? Tak, on zawsze jest. Okej, on to jest tam zawsze będzie, tak? Tak. I on tam pieprzy jakieś tam religijne głupoty. No to jest akurat chyba ważna część Mad Maxa, żeby wstalić lub cokolwiek w ogóle słabły, bo musi być jakaś w ogóle, nie wiadomo po co. Mam bardzo duży zamiar grać w Mad Maxa i właśnie mam bardzo też dużą rozterkę, o czym już mówiłam Michałowi, muszę kupić PlayStation 4, a nie wiem za jaką grą. Co kupić? PlayStation 4, a nie wiem za jaką grą. I nie widziałam banda z Mad Maxa. Właśnie nie, bo jest białe. Tak to można wykupić, a nie w sobie białej konsoli. Kup z Falloutem 4. Właśnie zastanawiałam się, powiedzcie mi tak swoją drogą, z waszej ekspertyzy rynkowej, czy jest szansa na to, żeby wyszła specjalna edycja z Falloutem 4, w sensie, żeby ta konsola miała jakieś motywy z Falloutem, jeżeli jeszcze nie była zapowiedziana, bo jak dla mnie jest super mała szansa, bo... Zostały 2 miesiące do premiery Fallouta? Nie wiem. Prawie miesiąc, na to było dojść. Moim zdaniem jest, moja ekspertyza mówi, że jest. Bo ja się trochę... Ja się mówię, moja wychowawca jest taka, że jest taka szansa. Jest taka szansa, właśnie... bo mogę... Tylko banda to nie jest gra, którą trzeba hypować, którą trzeba trailery sprzedawać, którą trzeba reklamy dawać. Na przykład Battlefront? A to,
to, jest, że, jest już zapowiedziane. Dobrze, nie, to, że są, to, że istnieją już bundle zapowiedziane do gier niewydanych, nie znaczy, że ten taki bundle może być wydany. A mi chodzi o bundle, mi chodzi o to, czy konsola będzie zrobiona na Falloutową. No to mówię, może być nawet zrobiona, mogą nawet ogłosić konsolę zrobioną na Falloutową z bundlem w dniu premiery gry. Bo ja się nie widzę, jak tak będzie. Jak ja kupię PlayStation teraz, tak? A w listopadzie wyjdzie kurde Falloutowa, to co ja zrobię? Tylko 2 miesiące. Ale ja chcę już PlayStation 4. Okay. Po co? Nie wiem. Żeby mieć. Mogę kupić i chcę. Bo chcę pograć. Chcę pograć w tytuły, a nie chcę już siedzieć przy PC. Czy wiecie, że a propos białych konsol, teraz powiem szybką anegdotę o naszym przyjacielu owsianym. Wszystkich tutaj, w ogóle wszystkich przyjacielu owsianym. Wszystkich na całym świecie. On ma, friend of men. On ma tego Xboxa One, 360, który wygląda, z Gwiezdnych Wojen, który wygląda jak R2-D2. Nie wiedziałam o tym. Toś nie wiedziałam. Wiedzieliście go kiedyś? Nie. Wiecie, że oprócz tego, że on wygląda jak R2-D2, to jak on się włącza, to robi... On wydaje, jak się włącza, się wyłącza, jak się wysuwa, on wydaje te dźwięki. Oh, nice. To jest najlepsza rzecz, jaką słyszałam. On jest tak zajebisty, to jest tak... Ja rozumiem, ja wiem, tak. On wygląda spoko, nie? On wygląda fajnie. Myślisz sobie, okej, okay, fajny gadżet. Go włączasz i nagle robi... I masz takie, o fuck, ja to chcę, zajebiste to jest. Możesz do niego mówić zamiast Xbox Artu? Nie wiem. Fuck, jak to by już było chyba w ogóle najlepiej. I ma jeszcze jak wysuwasz Treya, to tam jest takim małym takim fondem, tak pod kątem, help me Obi-Wan Kenobi. To jest najlepsze, jak już słyszałam. Dokładnie. No, chyba nie jest PlayStation 4. Nagle jest takiej kupowej konsoli, bo dalej przy okazji tam, wiesz, Gwiezdnych Wojen, nie wiem przy okazji czego, ale przy okazji jakiej gry czy filmu. A ja nawet jej nie widziałam nigdy na necie, w sensie... Ona wygląda, oprócz tego, że ona wygląda super cool, to, że ona wydaje takie dźwięki z siebie, to nagle wyniosło naprawdę ją na poziom czegoś totalnie zajebistego. Także jeżeli nie macie Xboxa 360... To jest Geeks Wet Dream. Tak, jeżeli nie macie Xboxa 360 i chcecie kupić, to naprawdę to jest wersja, którą zajebiście warto kupić. Dobra, kompcie, bo czas nas goni, bo trzeba padbar otwierać. A teraz przyjdą ludzie i będą krzyczeć nam ten. Ja jestem przygotowana. I mój komp brzmi. I, ale możecie się wypowiedzieć, bo myślę, że będzie super, jeżeli się wypowiecie. Szczególnie Michał bardzo bym chciała, żeby się zaraz natychmiast wypowiedział. No nie, żartowałam, że chciałabym. Tomek Piecuch napisał do mnie, jaki jest twój ulubiony soundtrack z gry. I ostatnio akurat miałam dużo pracy takiej, gdzie mogę wyłączyć troszeczkę mózg i mogę słuchać jakiejś muzyki i napierniczać tam kod. I generalnie zaczęłam sobie wracać na przykład do Bastiona. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki spoko soundtrack miał Bastion. Ja grałem w tą grę ostatecznie, czy bardzo krótko w nią grałem. Jest bardzo dobra. Ja bardzo późno ją przeszłam. Ja kiedyś ją przeszłam prawie całą, rzuciłam ją i ten, ale bardzo, bardzo polecam. Więc Bastion, Sword and Sorcery, bo jest też pisany przez W. Pretty cool. Mm-hmm. Co jeszcze jest? What is happening right now? Nie wiem. Co jest jeszcze? Ja pójdę... Co jeszcze? Jaki... Nie masz Tony Hawk 2. Nie masz więcej niż jednego ulubionego soundtracka. Mogę mieć, Tony Hawk 2. To tak powiedział, że Tony Hawk 3. Strasznie fajnie jest do Bastionu, mam nawet dzwonek New Vegas, New Vegas. New Vegas ma fajny soundtrack. Super soundtrack. Ja pójdę na Otwiznę, Fallout 4 też ma super. Ja pójdę na Otwiznę i powiem Neverhood. Też, oj. Katamari Damacy. Bo Bastion. Bastion jest tam, jak dla mnie ostatnio Bastion akurat wszystkie jabłka generalnie zbiera. Komć domcia. Nie mam komcia, to był mój komć. Iga akurat zbyt przypadkiem mojego komcia zbywała. Możemy przydać razem komentarz. Wytrzymałem 26 minut. No to i tak nieźle. Leci jeden temat, a co minutę nowa myśl. Nawet jak się zdarza błyskotliwe, co z tego, jak się nikt do niczego nie odnosi. I Tadeusz Drozda. Jak w Nieczystych. Nie, dzięki, poprzedni odcinek był spoko. A to jest Sajet w ogóle. Sajet napisał. Dzięki, Sajet. Cię kochamy. Michał wrócił chaos. Nie da się nic zrobić znowu. Domek. Chcesz coś przeczytać? Coś tam, pamiętam, że Domek kiedyś coś tam mówił, ale pamiętam, już nie widzę, co pisze. Daj wyżej, tam ktoś coś do mnie... Wyżej. O, Final Fantasy. Pamiętam, że Domek kiedyś o tym mówił, ale gram w F13 i jestem zdziwiony tym, że po 10 godzinach gry nadal jestem w samouczku. Ja osobiście płakałem ostatnio chyba na Dark Knightie, najlepszy no ever. Ale wybrałeś. Nie wiem, co mam powiedzieć tobie, użytkowniku Igimat. Tutoriale się przez FF13 tak ciągną przez większość gry. Tak naprawdę dopiero jak się ona robi taka w miarę otwarta, to one przestają się pojawiać, ale to jakoś mi szkoda nie przeszkadzało. Mówię, ja mi wbrew pozorom się, znaczy tak jakoś irracjonalnie i pozarozumowo FF13 podobało. Bo ja mam mega słabość tej serii. I tyle. No,
Dobra, dzięki za wysłuchanie krótszego odcinka Niezapialny. Nie, no to jest dobry odcinek, tak jak powinien dobry, być, 40 tak minut. Tak jak nieczysty, znowu nam zajedne pisze, że tak jak w nieczystych. A to jest, ale ja myślałem, że to jest inwektywa. To jest inwektywa, nie, dla mnie to jest taki właśnie komplement. To jest komplement. Cześć. Cześć.